Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości. Muszę już zaczynać, bo mnie strasznie molestują tutaj na streamie tym nowym Wiedźminem. Ja oczywiście wiem tyle, ile można się dowiedzieć. Wiadomość to z dzisiaj o godzinie 15 na Twitterze huknęło, ale tak delikatnie huknęło, bowiem dowiedzieliśmy się, że Wiedźmin to nie tylko będzie drugi sezon serialu, o tym za chwilę opowiem, ale też będzie spin-off. Akcja tego nowego serialu wydarzy się 1200 lat przed historiami z Wiedźmina i trochę opowiedzą chyba o tej pierwszej koniunkcji, prawda? O ile się orientuję. Rzucimy sobie okiem, bo gry online bardzo ładnie to przedstawiło, więc ja nie będę musiał tłumaczyć, tylko po prostu Państwu opowiem tę historię, czytając tutaj dosłownie to, co zostało przeniesione na polski serwis, na polskie te... na polski język. Zatem, proszę Państwa, pojawiły się informacje dotyczące planowanego terminu zakończenia zdjęć do drugiego... A to poszedłem w niewłaściwe miejsce, bo chciałem także Państwu opowiedzieć o tym drugim sezonie. Z tego, co mi wiadomo, tam dwie są niezwykle istotne rzeczy. Prace powinny się zacząć nad drugim sezonem w październiku. Zresztą zobaczmy, bo tutaj jest wszystko elegancko opisane, więc w sierpniu, 17 sierpnia mają ruszyć zdjęcia, a teraz serwis Redanian Intelligence. Dowiedział się, że mają potrwać do lutego przyszłego roku. Zatem zaczynają się zdjęcia do drugiego sezonu. Jeżeli się skończą w lutym, to prawdopodobnie kolejny sezon zobaczymy na jesień 2021. To nie za szybko niestety, no ale były problemy z koronawirusem, więc ten cykl produkcyjny został przesunięty praktycznie o rok. Gdyby nie to, pewnie byśmy drugi sezon Wiedźmina dostali pod koniec tego roku, to niestety nie wchodzi w rachubę. Ale to tyle, jeżeli chodzi o drugi sezon Wiedźmina. Informacja oczywiście jest inna, którą dzisiaj chciałem Państwu przedstawić. Czyli ten taki spin-off, albo właściwie ta historia... przed Wiedźminem będzie się nazywać The Witcher Blood Origin, czyli jak to jest? Dziedzictwo krwi albo pochodzenie krwi? Platforma Netflix zapowiedziała nową produkcję w uniwersum marki Wiedźmin. Będzie nią prequel The Witcher Blood Origin, który zabierze nas 1200 lat w przeszłość. Dziedzictwo krwi, tak? Nie wiem, ale dobrze. Więc The Witcher Blood Origin będzie prequelem głównego serialu. Akcja przeniesie nas 1200 lat wstecz. W ramach 6 odcinków poznamy zapomnianą historię pierwszego Wiedźmina oraz połączenia światów potworów, ludzi i elfów w jedno, czyli ta koniunkcja, o której często się mówi, zwłaszcza mówi się o niej mocno w grze Wiedźmin. Dekaldebara wspomniał też. Dekaldebara to jest facet, który będzie odpowiedzialny za ten serial. Zaraz też o nim opowiemy. Wspomniał też o chęci pokazania świata tej drugiej rasy w kontekście powstania i upadku cywilizacji. Najwyraźniej zobaczymy więc pierwsze spotkanie elfów i ludzi po przybyciu tych drugich na kontynent znany z opowiadań Sapkowskiego, jak również koniunkcję sfer. Być może poznamy również przodków Ciri, aczkolwiek na razie Netflix nie zdradził żadnych szczegółów. Nie wiemy nawet, kiedy zacznie się właściwa produkcja serialu. No ale wiemy, że coś się będzie działo, więc jeszcze więcej Wiedźmina i bardzo, bardzo mnie to cieszy. No ja mam ochotę, że ten drugi sezon, znaczy mam nadzieję, że ten drugi sezon będzie lepszy od pierwszego. Pierwszy nie był zły, miał swoje wady. Też za chwilę sobie o tym pogadamy, bo wytykanie wad serialu Wiedźmin to jest jedno z ulubionych zajęć polskich serwisów gamingowych. Nie wiem, czemu się tak, no ale to też pewnie się spotyka z pewnym posłuchem, więc warto. Tak czy inaczej, Declan Debara to jest facet, który ma już trochę doświadczeń. Przede wszystkim on był scenarzystą Wiedźmina samego, więc te doświadczenia na pewno może wykorzystać w tym Blood Origin. Natomiast on pisał także scenariusz do The Originals. The Originals to jest taki serial o wampirach, który przyznam przez jakiś czas przynajmniej oglądałem z przyjemnością. Jeden z takich lepszych wampirycznych seriali ostatnio, chociaż to w zasadzie nie jest jakaś wysoko postawiona poprzeczka, bo te wampiryczne seriale, jeśli mogę w ogóle tak mówić, to raczej średnie są bardzo mocno. To od czasu Zmierzchu wampiry niestety nie za dobrze stoją w naszej popkulturze, ale też facet pisał scenariusz do Iron Fista. To nie jest, to mnie, jak to zobaczyłem, to myślałem sobie, o nie, tylko nie to. Ten Iron Fist strasznie mnie nie wszedł, on się jakoś tak zupełnie nie sprawdził. No ale dobrze. To mógł być po prostu potknięcie, błąd w sztuce.
No więc, w takich rzeczach uczestniczył ten twórca, więc doświadczenia niewątpliwie ma. Z ciekawostek i w ramach pewnego porównania, ponieważ ostatnio trafił się serial Cursed, czyli Przeklęta, na Netflixie, dużo rozmów się na jego temat toczy, to chciałbym dorzucić swoją cegiełkę do tych rozmów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Internet Movie Database, bo tutaj operujemy dzisiaj, Wiedźmin 262 tysiące ocen, 8,2. Dosyć wysoka jest to średnia. W Polsce jest chyba 7,2. My mamy skłonność do oceniania o jeden punkt niżej. Tak zobaczyłem taką prawidłowość. Polacy są dużo bardziej krytyczni pod wieloma względami, więc jak się patrzy na zagraniczne serwisy i na polskie, to ta ocena z reguły w Polsce jest o jeden niższa. No bardzo dobrze, jesteśmy bardzo krytyczni i wymagający. 7,6 na Filmwebie, no więc nie jest niżej o jeden, ale troszkę niżej. Natomiast Przeklęta 11 tysięcy ocen, 5,7, czyli trochę oceniany jest gorzej ten serial. No być może to wynika z tego, że nie cieszy się takim zainteresowaniem. Wiedźmin miał swoich zwolenników od dłuższego czasu. Natomiast trochę było rozmów, ja obejrzałem sobie 5 odcinków Przeklętej. Więcej nie byłem w stanie. Nie jest to serial, który by mi się spodobał. Znaczy, rozumiem, że komuś mógłby. To jest taki bardzo bajkowa opowieść. I z ciekawostek też trafiłem na kilka artykułów, w których opowiadano, co też Przeklęta robi lepiej od Wiedźmina. To jest jakby doskonale się wpisuje w tę narrację, że tutaj wyszukujemy sobie i wskazujemy błędy, które Wiedźmin popełniał. Więc to, co chciałbym powiedzieć. Jakby serial nie jest taki ciekawy jak Wiedźmin i nie ma takich ciekawych postaci. To po pierwsze, ale te wszystkie postacie, które ma, zwłaszcza te poboczne, są bardzo dobrze opisane i przedstawione. To jest coś, co bardzo mocno doceniam. Nawet taka błaha postać, która pojawia się tylko na chwilę gdzieś w serialu, to jej historia jest opowiedziana na tyle spójnie i na tyle szybko, że człowiek jakoś te postacie jest w stanie zrozumieć. I to się niewątpliwie ceni. Natomiast, jeszcze jedna rzecz, bardzo fajnie są zrobione efekty specjalne. Dobrze mówię? Efekty? Bo Wiedźminie były trochę niespójne. W niektórych miejscach były lepsze, w niektórych miejscach były gorsze. Ta bitwa w Wiedźminie bardzo, bardzo średnio moim zdaniem została zrealizowana. Tutaj natomiast albo budżet jest wyższy, albo umiejętnie jest to robione, bo jedna z takich najciekawszych scen to jest walka dziewczyny z wilkami i to zostało zrealizowane bardzo dobrze. Pewnie, żeby to się odbywa pośród takiej burzy, trochę w deszczu. I to jest ładnie zrobione. Po prostu dobrze się to ogląda. Więc te efekty specjalne moim zdaniem stoją na trochę lepszym poziomie niż w Wiedźminie, bo są takie spójne i są takie równe przez całą długość. Więc mimo tego, że serial mi się nie podobał, to uważam, że ma swoje zalety. I chyba jedną z większych wad jest to, że ta dziewczyna totalnie się nie nadaje do tej roli. To jest bardzo ładna dziewczyna, ma bardzo takie kobiece kształty, niewątpliwie, ale nie wygląda mi na babkę, która biega po lesie i walczy mieczem i żyje trochę w dziczy. Ale dobra, no to już pal licho, nie? Znaczy ja to widzę tak, że facet, który by odgrywał taką rolę, to by spędził z pół roku wcześniej na siłowni, żeby wyglądać prawdziwie jak bohater filmu akcji. W przypadku kobiet widocznie ta norma nie obowiązuje, moim zdaniem jest to błędem. Ale no i jeszcze choreografia walki na miecze jest wyjątkowo słaba w Przeklętej. Ta dziewczyna wymachuje tym mieczem, jakby przerzucała obornik. To mi się średnio podoba, ale to doskonale jest pasowane w te efekty specjalne. Te faktycznie głowy odlatują, wilki umierają i ludzie padają pod jej ciosami. Więc okej. To jest takie baśniowe, bardzo, bardzo mocno. I zachęcam do obejrzenia. Proszę sobie rzucić okiem. Wśród moich znajomych są mieszane opinie. Niektórym się bardzo podobało, innym mniej się podobało, ale to niewątpliwie warte sprawdzenia. Każde fantazy serialowe jest do pewnego stopnia interesujące. Zatem zamykamy wstępnie temat wiedźmiński i trochę temat Przeklętej, który sobie tutaj pozwoliłem dorzucić. I opowiem Państwu trochę o Elonie Musku. Ja jestem fanem tego dżentelmena. Ja wiem, że on ma skłonność do dziwactw, ale też jego geniusz być może trochę się w tych dziwactwach przejawia i on musi się przytrafiać. Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo nietypowy człowiek. Ja śledzę go na Twitterze, miewa tam różne wpadki. Ja nie będę teraz o nich opowiadał, natomiast opowiem o dwóch rzeczach, które mnie osobiście interesują. Po pierwsze, sztuczna inteligencja, bo to jest coś, na ten temat Elon Musk bardzo często się wypowiada i wypowiada się dosyć negatywnie. Zwłaszcza tam głośne są jego spory z Markiem Zuckerbergiem, ponieważ włodarz Facebooka cierpi na zamiłowanie do sztucznej inteligencji i dużo sobie obiecuje w związku z rozwojem tej dziedziny naszej nauki. Elon Musk przestrzega.
Miliarder Elon Musk postanowił po raz kolejny przestrzec nas przed zagrożeniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji. Uczynił to w charakterystycznym dla siebie stylu, nazywając osoby niedowierzające w przewagę AI nad człowiekiem znacznie głupszymi niż im się wydaje. Ja też mam pewne zastrzeżenia do sztucznej inteligencji, ale one nie wynikają z tego, że boję się sztucznej inteligencji, tylko dlatego, że się boję ludzi. Dobrze wiemy, w jakim żyjemy świecie, jak ludzi jest bardzo łatwo skłonić do niechęci, zwłaszcza jeżeli w tematy takie gdzieś się zaangażuje polityka. I gdyby nam się udało stworzyć sztuczną inteligencję, ostrzegają przed tym, cała masa pisarzy science fiction przestrzega przed tym już od wielu, wielu lat w przeróżnych książkach i opowiadaniach, to największym zagrożeniem byłby człowiek. Gdyby doszło do konfliktu, to wywołałby ten konflikt człowiek w związku ze strachem i w związku z reakcją na jakieś bardzo krótkowzroczne deklaracje polityka, że sztuczna inteligencja jest dla nas zagrożeniem, musimy ją zwalczyć, ludzie zaczynają ją zwalczyć, to prowadzi do problemów, które kończą się tak jak w Matrixie na przykład. I ja oczywiście upraszczam, to bardzo mocno generalizuję, ale w większości przypadków pisarze, których czytuję, dokładnie o tym mówią. I mówią o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją nie dlatego, że się znają na sztucznej inteligencji, tylko dlatego, że się znają na ludziach. To jest jedna z ważniejszych cech tych pisarzy. Oni rozumieją, w jaki sposób ludzie będą reagowali na pewne procesy, bo sztuczna inteligencja będzie zagrożeniem, jeżeli chodzi o miejsca pracy, o zmiany w ogóle w społeczeństwie, w zmiany w całej masie różnych dziedzin. Łatwo sobie to wyobrazić. Ale Elon Musk opowiada jeszcze rzeczy następujące. Od dekady bije na alarm w sprawie AI. Powinniśmy się martwić o to, dokąd zmierza. Najbardziej w kwestii sztucznej inteligencji mylą się ludzie bardzo inteligentni. Nie wyobrażają sobie, że komputer mógł być od nich znacznie mądrzejszy. To jest błąd w ich logice. Są po prostu o wiele głupsi, niż im się wydaje, powiedział Elon Musk. Swoją drogą, to przy okazji też polecę Państwu film, który to jest z Joaquinem Phoenixem, i ze Scarlett Johansson. Tytuł filmu to Her, który pokazuje w bardzo ciekawy sposób rozwój sztucznej inteligencji i to, jak dalece nas przewyższa i jak szybko sobie zdaje sprawę, jak bardzo nas przewyższa. To jest ciekawa historia, więc jeżeli ktoś nie widział, to polecam. To jest taki trochę romantyczny film i trochę o miłości człowieka i sztucznej inteligencji, ale też bardzo pouczający, bardzo ciekawy. Idźmy dalej tropem Elona Muska. Uważam, że zagrożenie związane z AI jest o wiele większe niż to powiązane z głowicami jądrowymi. Nikt by nie sugerował, żeby po prostu pozwolić światu na budowanie głowic jądrowych, jeśli tylko zechce. To byłoby szaleństwo. A, i zapamiętaj moje słowa, AI jest o wiele bardziej niebezpieczne niż bomby atomowe, stwierdził wówczas miliarder. To jest tak, to są takie opowieści właściwie trochę z Twittera, trochę w ramach odzewu Elona Muska na różne informacje związane z rozwojem sztucznej inteligencji. On ma trochę inny punkt widzenia i żeby tak właściwie uprościć i wskazać kierunek, którym on podąża, to jemu dużo bardziej zależy na powiązaniu człowieka i maszyny, to znaczy nie na wymyślaniu technologii, która nas przebije i która ma nam teoretycznie służyć, ale modyfikowaniu człowieka, zmienianiu człowieka. To jest taki cyberpunk w bardzo klasycznym rozumieniu, czyli robienie, zdaje się, że ten chip, który on chce wymyślić, się nazywa Neuralink, czyli urządzenie, które wzbogaci nasze zdolności o zdolności komputera, czyli współpraca sztucznej inteligencji i człowieka, taka bardzo bezpośrednia, powiązanie jednego i drugiego. Podobny model, tak swoją drogą, został wykorzystany w grze Mass Effect Andromeda, gdzie też były bardzo duże obawy o sztuczną inteligencję, więc ojciec naszego głównego bohatera stworzył implant, który wzbogacił ludzkie możliwości. Więc to też jakby takich historii oferowanych przez science fiction jest więcej. To nie jest tak, że Mass Effect Andromeda odkrywa coś, co wcześniej nie zostało przedstawione. No, więc to są ciekawe koncepcje, uważam. Bo to też raczej jestem jakby nie martwię się o AI jako nie wiem, byt, który może dla nas stanowić zagrożenie. Dużo bardziej się martwię o ludzi. Bo wiadomo, jak się ludzie zachowują, kiedy poczują się zagrożeni przez coś, co może być od nich mądrzejsze, silniejsze i bardziej niebezpieczne. Ale to są nie wszystkie rzeczy, które Elon Musk ostatnio miał okazję zaprezentować, ponieważ
Znalazłem taki artykuł też właściwie szukając trochę rzeczy. Elon Musk zrobił tunel pod Las Vegas. Tak od 2021 roku będą wyglądać podziemne drogi pełnoautomatycznych Tesli. Się okazuje, ja jakby to jest artykuł, może powinienem pogrzebać trochę głębiej, bo trafiłem na niego niedawno, to jest z 26 lipca. Mam nadzieję, że tu jest wszystko legit w pełni. Bo jeżeli chodzi o infrastrukturę Las Vegas, to nie śledzę tego za bardzo. Znaczy wiem, że tam jest potworny ruch, trochę spędziłem tam czasu i tam się bardzo, bardzo dużo dzieje w mieście i oczywiście, że są korki. Chociaż to nie jest jakieś gigantyczne miasto, ludzie się tam poruszają na wiele innych sposobów niż tylko samochodami. Ale niewątpliwie jest to przyszłość, dlatego że Elon Musk nie tylko buduje tunel, ale przede wszystkim tworzy narzędzia do budowania tych tuneli. Nie? To jest o tyle ciekawy facet, że jeżeli on ma jakiś pomysł i chce go realizować, a nie ma narzędzi do realizacji tego pomysłu, to je sam wymyśla. Więc specjalna maszyna należąca do firmy Elona Muska właśnie skończyła drążyć długi na 2,6 km tunel w samym sercu Las Vegas. To w nim od stycznia 2021 roku będą jeździć Tesle, unikając korków na powierzchni miasta. Miliarder przedstawił również projekt podziemnego dworca pasażerskiego. Ten projekt jest gdzieś tutaj, nie? Czyli wchodzisz, siadasz do samochodu, jedziesz i masz z głowy. Właśnie tunel dla Tesli to też jest coś, co mnie trochę zaniepokoiło, bo mówię, co to, inne samochody nie będą mogły jeździć, ale myślę sobie, to jest tunel chyba na tyle wąski, tu są w ogóle jakieś urządzenia, które się łączą w jakiś sposób z samochodem, żeby ograniczyć jego ruchliwość. Też się zastanawiam, w jaki sposób ludzie mieliby tu sami kierować, bo to każdy by wjeżdżał na krawężnik zaraz, więc pewnie dlatego Tesla, że będzie tam potrzebna jakaś maszyna, która sama będzie prowadziła ten samochód, nie? Po bardzo, bardzo takiej wytyczonej ścieżce. Ale tutaj w związku z tym, że są takie dworce, no to też się robi jasne, że ludzie tu schodzą, wsiadają, jadą, tak jak do metra. Tylko, że jest to mniejsze niż metro, tunele są znacznie mniejsze, nie? Dobrze, jedziemy dalej. Zadanie nudnej maszyny, oficjalna nazwa należącej do The Boring Company, wcale nie było nudne. Gigantyczne wiertło Elona Muska, to w ogóle świetne jest. Gigantyczne wiertło Elona Muska. Elon Musk mówi, że moje wiertło jest największe i najszybsze. Drążyło dwa jednokierunkowe tunele o łącznej długości 2,6 km zaraz pod samym sercem Las Vegas. Maszyna drążyła z prędkością 30 metrów dziennie, rzekomo dwa razy szybciej niż większość tego typu zaawansowanych sprzętów. Czyli nie dość, że ma wiertło, jest to duże wiertło, to jeszcze jest zdecydowanie najszybsze, jak widać, i drąży dziury. W styczniu 2021 roku pojazdy mają być jeszcze prowadzone przez kierowców, co mnie właściwie niepokoi, bo nie wyobrażam sobie takim tunelem przejechać, gdzie od jednego krawężnika do drugiego mam 10 cm. To jest trudne. To jest naprawdę trudne. A chyba, że tunel jest super prosty, no ale. Ale niedługo później staną się w pełni samodzielne. Tesle mają przejeżdżać przez podziemne tunele z prędkością 65 km na godzinę. Pełna flota na wykorzystaniu Las Vegas Convention Center ma liczyć 62 autonomiczne pojazdy, które przewiozą od 3 do 16 osób jednocześnie, w zależności od modelu. Łącznie system ma obsłużyć do 4400 ludzi w ciągu godziny. I teraz, żeby sprawa była jasna, to nie jest dużo, nie? Zważywszy na to, jaki jest ruch w Las Vegas, to jest malutko, to jest tyle co nic, nie? Bo to ile osób zresztą zmieści się do takiego pojazdu? Ale jest to już jakaś opcja, nie? Coś tam się będzie działo i pewnie w miejscach, w których trudno metro zrobić, to takie szybkie wiercenia, robienie takich tuneli i umieszczenie tam autonomicznych samochodów pewnie będzie jakimś rozwiązaniem. Oczywiście tam jest też dużo jest pewnie ryzyka, z którym prawdopodobnie konstruktorzy tego sobie jakoś poradzili, bo no w takim tunelu jak coś się stanie, coś się zepsuje, jakiś pożar się wydarzy, to tam to musi być jakaś droga ucieczki, nie? Ja nie wiem, czy tam jest miejsce, no ale to mądrzejsi ludzie ode mnie to wymyślają. To, co mi się bardzo podoba w informacjach na temat tego, co Elon Musk robi, to, że bardzo często poznaje te informacje w momencie, w którym już doszło do już jest jakiś efekt tych prac, nie? To nie jest tak, że przez najbliższe 10 lat zbudujemy 50 km autostrad, nie? No nie, no otwierasz, o już jest 2,6 km, nie? Już coś się tam dzieje, już jakieś rzeczy mają miejsce. I na koniec, proszę Państwa, mam taką informację na temat wilkołaka, który się będzie odbywał w Bieszczadach. Proszę miłego Państwa. Otóż to jest polska ekipa. Oni się nazywają dokładnie Different Tales.
i robią grę Wilkołak Serce Lasu. I jakby Wilkołak i Wampir to są marki, które należą do Paradoksu. I coraz częściej w ramach tych gier zaczynają się pojawiać takie spin-offy, takie projekty poboczne, które są visual novelami. Tak było w przypadku Koterii Nowego Jorku i to jest wokół wampira zbudowane. No i tak samo jest w przypadku Wilkołaka, czyli Serce Lasu. To jest dosyć dużo informacji na temat tego projektu, ja zaraz Państwu te informacje przybliżę. Natomiast słów kilka na temat zespołu, który to robi. Oni mieli okazję już wypuścić pierwszy projekt, ten projekt się nazywa Wanderlust. Borys go ogrywał z wielką przyjemnością i bardzo dobrze o nim mówił. Ja zresztą miałem okazję poznać niektóre osoby z tego teamu. Szefami tego zespołu to Jacek Brzeziński i Artur Ganszyniec są. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę powodzenia. Ja z wielką przyjemnością będę przyglądał się temu projektowi i mam nadzieję, że będę go też z wielką przyjemnością ogrywał. Ja nie jestem wielkim fanem visual noveli, natomiast ten projekt wydaje się dużo bardziej zaangażowany, dużo bardziej interaktywny, bo to jest projekt RPG, gdzie będzie tutaj następował jakiś rozwój postaci, bazujący zdaje się na trzech statystykach. To jest siła, szaleństwo i znaczy siła, szał i coś tam jeszcze. I rozwijając te statystyki będziemy mieli wpływy na dialogi. Więc to jest taki RPGowy system, co mnie niezwykle kręci. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej życzę bardzo serdecznie powodzenia i będę śledził projekt, co też Państwu jak najbardziej polecam. I pozdrawiam YouTube'a bardzo serdecznie. Do zobaczenia przy najbliższej okazji. Pa, pa.